Policjanci nagradzali przechodniów w Suwałkach. Osoby, które prawidłowo przechodziły przez jezdnię, otrzymywały odblaskowe elementy. Od dziś do soboty policjanci wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego będą czuwać nad bezpieczeństwem pieszych, a przestrzegających zasad ruchu drogowego nagradzać. O tym, że akcja jest potrzebna, świadczy fakt, że w minionym roku w co trzecim wypadku brał udział pieszy. Edyta Kimera, rzecznik prasowy suwalskiej policji, powiedziała Radiu 5, że 4 osoby niestety zginęły. Od początku roku do dnia dzisiejszego w powiecie suwalskim doszło do 66 wypadków drogowych. 4 pieszych poniosło w nich śmierć, natomiast 18 zostało rannych, czyli można powiedzieć, że w co trzecim zdarzeniu drogowym brał udział niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Henryk Grabowski, dyrektor WORD-u, zaznacza, że akcja ma na celu promowanie wśród pieszych bezpiecznych zachowań. Promujemy, przeznaczyliśmy pewną pulę środków na właśnie wyposażenie policjantów ruchu drogowego w odblaski, które wręczane są jako taka nagroda rzeczywiście porządnie poruszającym się pieszym, ale to może nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pieszych. Jak się okazuje, piesi, a przynajmniej ci nagrodzeni, wiedzą, jak poruszać się po drodze. Myślę, że każdy dbający o swoje bezpieczeństwo i życie na pewno powinien tego przestrzegać. Musi być widoczny przede wszystkim, bo jak jedziemy samochodem i już o zmroku, na wysepkach absolutnie piesi są niewidoczni. Powinni wszyscy mieć takie odblaski. Boję się o swoje zdrowie, żeby nie zostać potrąconym przez samochód i żeby być widoczną osobą na drodze.